Witam, dzień dobry na kolejnej konferencji projektu Włocławek, w mojej osobie tylko, ale ta konferencja celowo i świadomie odbywa się dzisiaj i będzie dotyczyła dwóch punktów, które na swój sposób siebie uzupełniają albo jeden wypływa z drugiego. Projekt Włocławek z dniem dzisiejszym tak naprawdę przystępuje do dwóch nowych kampanii, które dość długo potrwają, no prawie rok. Finał ich obydwu nastąpi w czerwcu przyszłego roku i pierwsza to 21 postulatów wrocławskich. Dziś jest 30 sierpnia, czyli jest to Wigilia 33. rocznicy podpisania porozumień gdańskich 31 sierpnia 80. roku w Stoczni Gdańskiej. Z tej okazji w dość specyficzny sposób chcemy pokazać, że społeczne postulowanie jest nadal ważne i że społeczność lokalna powinna korzystać z tego narzędzia jako elementu dialogu. Dlatego chcemy w konsultacji ze wszystkimi środowiskami naszego miasta zbudować listę 21 postulatów, które ujmą obszary społecznie ważne, a w których no, niepodważalnie trzeba dokonać pewnych zmian. My, jako projekt Włocławek, już dziś wiemy, że takimi obszarami jest na pewno oświata wrocławska, jest komunikacja miejska, czy działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a ostatnio sposób kontroli społecznej nad wydatkami ratusza w aspekcie reklamy, tak? czy promocji miasta, bo raczej no coś tutaj jest nie halo, gdzieś tych pieniędzy za dużo wypływa. I dlatego od poniedziałku wystąpimy oficjalnie do tych wszystkich instytucji, organizacji, środowisk, związków zawodowych czy grup nieformalnych, aktywnych społecznie ze specjalnymi ankietami. Będziemy, no, sukcesywnie to będzie trwało, gdzie będziemy zadawać konkretne pytania, będziemy się spotykać z przedstawicielami tych grup, żeby najpierw jak gdyby wybrać 21 obszarów, a potem skonkretyzować, czyli na przykład jeżeli mówimy o komunikacji miejskiej, to że na przykład spowodować zmianę taką, jak na przykład w Toruniu, że to mieszkańcy sami konsultują rozkłady jazdy, że sami na przykład w wyniku głosowania ustanawiają godziny kursowania tych w naszym przypadku tylko autobusów, a nawet może z przesunięciem przystanków, tak? Bo czasami jest tak, że ten przystanek mógłby być, nie wiem, 400 metrów czy 500 metrów w inną stronę, byłby bardziej jak gdyby dostępny społecznie. I teraz pełna lista tych 21 postulatów zostanie przedstawiona prawie dokładnie w 25. rocznicę wyborów czerwcowych z 4 czerwca 1989 roku, a najprawdopodobniej, ale wszystko wskazuje, że będzie to 7 czerwca w sobotę, bo wtedy odbędzie się finał drugiej kampanii i to jest właśnie w tym momencie, przechodzimy do tej drugiej kampanii, bo już dzisiaj rozpoczynamy przygotowania do obchodów 25. rocznicy wyborów 4 czerwca, które odbyły się no, 24 lata temu, czyli w przyszłym roku będzie to 25 lat. I w ramach tego projektu przewidujemy kilka dość istotnych przedsięwzięć. Między innymi będzie to konkurs upamiętniający tamte wydarzenia w aspekcie udziału w nich, no już niestety świętej pamięci Bartłomieja Kołodzieja, który wtedy 4 czerwca został wybrany senatorem RP z listy Komitetu Obywatelskiego. Będzie wystawa zdjęć, tutaj będzie apel do mieszkańców, żeby jeżeli posiadają jakiekolwiek materiały fotograficzne z tamtego okresu czy plakaty, żeby nam udostępnili. Na 4 czerwca, czyli na środę w przyszłym roku, 4 czerwca 2014 roku, planujemy zebranie, mam nadzieję, że jak największej ilości członków, no niektórych już nie ma, ale zebranie Komitetu Obywatelskiego Solidarność Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w tym pierwszym składzie, tym, który przystępował do wyborów 4 czerwca. I właśnie na finał 7 czerwca, w sobotę, koncert, którego nazwaliśmy 25 na 25, czyli 25 największych przebojów z lat 80. polskich rockowych w wykonaniu wrocławskich zespołów. Mamy już praktycznie prawie zamkniętą listę wrocławskich wykonawców, którzy te przeboje zagrają. Nie będę tu ich wszystkich wymieniał, bo nie na tym rzecz polega. Podpowiem, no, że na pewno nie zabraknie Dorosłych Dzieci, Tiltu, Kultu, Manamu,
Lombardu, Tesa, Kata, no, zespoły z tamtego okresu, z lat 80. Nasz projekt, jak gdyby ten 25-lecia, postanowiliśmy wpisać jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, bo za kilka miesięcy, no w sumie za niecałe dwa miesiące tak naprawdę, 16 października będziemy obchodzić kolejną okrągłą rocznicę, a dokładnie 35. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II, 16 października 1978 roku w tym słynnym oknie w Watykanie padły słynne słowa Habemus Papam i kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. To, że przystępujemy do tych dwóch działań, jest jak gdyby też bardzo ściśle powiązane z tym rokiem, z rokiem 2013, bo jest to też rok dwóch okrągłych rocznic, bo w tym roku już w maju przypadało, w tej chwili kończą się jak gdyby obchody 25. rocznicy strajków majowych w Gdańsku w 1988 roku i w Nowej Hucie i strajków sierpniowych i w Gdańsku i na Górnym Śląsku, które to tak naprawdę były przyczynkiem do tego, bo przypomnę, że 31 sierpnia 1988 roku doszło do pierwszego spotkania Kiszczak-Wałęsa i sukcesywnie doprowadziło to do Okrągłego Stołu. A bazując na tym, że ten rok to jest rok 35. rocznicy pontyfikatu, to mając nadzieję, że w przyszłym roku, świętując 25-lecie wyborów czerwcowych, będziemy mogli powiedzieć, że budując tą listę 21 postulatów wocławskich, przyczyniamy się do poprawy życia w naszym mieście i temu, żeby ten Wocławek lepiej się rozwijał. Ja pozwolę sobie, wiem, że nie jestem godny, ale pozwolę sobie zacytować słowa wielkiego Polaka, które zostały wypowiedziane 2 czerwca na ówczesnym placu Defilad w Warszawie. I tak, to jest to finał. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi, tutaj u nas. Dziękuję.